Witajcie kochani, z tej strony Ewelina, witam się z wami serdecznie. Dzisiaj zabieram was do Sinsay, także my już to jesteśmy za rogiem. I chodźcie, chodźcie, ja zapraszam was do środka. Nasz przegląd zaczniemy od czapek tutaj. Te czapki najpierw wam pokażę, a potem będę je przymierzała. Tutaj w sklepie, słuchajcie, bez przymierzalni, więc widzicie, taka czapka od razu rzuciła mi się w oczy i zobaczcie, wzór, jodełka, czarno-biała, czyli takie też widywaliśmy płaszczyki. A tutaj taki zwyklaczek, taka zwykła czapusia. I teraz w ręku mam coś zupełnie innego, tutaj 19,99. No dobrze, do czapek to my jeszcze wrócimy, a teraz idziemy dalej. Oczywiście manekin, bo jak to u Makły bywa, ja zazwyczaj patrzę na manekiny, lubię po prostu patrzeć na manekiny, na wystawy, bo ten sklep nas zaprasza. Taką ofertę nam przedstawia. Moim zdaniem na takich manekinach powinny być najfajniejsze rzeczy. No i tutaj taka bluzeczka w cenie 25,99. No wiecie, materiał sami widzicie po prostu, że no, nie są to najwyższe loty. Panterkowy wzór, oczywiście panterkowy wzór nadal. A tutaj takie spodnie 39,99. Tutaj widzicie ten płaszcz, o którym mówię, taki w jodełkę, czarno-biały, i te płaszcze są w wielu sieciówkach, ale to, co bardziej jest modne teraz jesienią, to spódnice jeansowe. Tutaj szukałam ceny, nie ma, ale my się nie poddajemy. Widzicie, 59,99 i tutaj również będzie ta cena. Zerknijcie na tą marynarę, o tutaj właśnie wam pokazuję, bardzo ładna, 79,99, troszeczkę inna niż te marynarki, do których przywykłyśmy, ale spójrzcie kolorystycznie, jak to wygląda. Ja zwracam uwagę na szczegóły, bardzo, bardzo ładne guziczki i sporo tych guzików. Także za chwilkę wam tutaj pokażę, że jest ich o wiele więcej, właśnie widzicie. No ale marynarka, słuchajcie, bardzo ładna i elegancka. Jak widzę takie właśnie wykonanie marynarki, to jest to wykonanie jak z lepszej sieciówki. No to wam mogę tak powiedzieć, jak to jest. No i jeansiory. Ja szukam fajnych jeansów, ale to nie te dla mnie. Jeszcze to oczywiście trochę poszukam, zanim znajdę coś odpowiedniego, bo na moją figurę no to po prostu muszą być takie, które będą wyglądały dobrze. Propozycja sklepu uważam, że bardzo fajna i już typowo jesienna. Ciąg dalszy spódnic jeansowych. Tutaj u góry mamy takie koszule jeansowe, też rewelacyjnie prezentujące się. No i te spódnice jeansowe to już wam po prostu w każdym tutaj Sinsay pokazuję, ale jakby któraś jeszcze nie widziała, to oczywiście pokażę jeszcze raz. 69,99 ta spódniczka, a ta, zobaczcie, 59,99, i one się od siebie różnią. Nie tylko jeansem, który tutaj w tym wypadku jest sztywniejszy, w tamtym jest bardziej elastyczny, ale ogólnie wykonaniem. Pokazują się oczywiście kurtki, płaszcze, jakieś grubsze kamizelki. No i cóż, no i idzie ta jesień, nie unikniemy, słuchajcie, tego. Ja już tutaj lata nie znajduję w tych sieciówkach, no i będzie trzeba się powolutku z tym już pogodzić. I oczywiście ramoneski. Ramoneski są, wracają jak bumerang.
królują wiosną i jesienią. A to ja tego dnia właśnie tak wyglądałam i słuchajcie, ja tutaj będę mierzyła na żywo w sklepie czapki. Wybrałam sobie 3 czapki do mierzenia i to jest pierwsza czapka. Trudno mi było ją założyć. Słuchajcie, zobaczcie, tu telefon, tutaj jedną ręką, tak, ale jakoś sobie dałam radę. Bardzo ładna uważam, że czapka, brudne lustro, słuchajcie, no ale dobra, coś tam widać mnie, tylko że po prostu z tyłu by trzeba było bardziej ją zwęzić, bo ona troszeczkę dla mnie jest za szeroka, latała mi tam, no ale widzicie tutaj zamysł, no bardzo, bardzo fajnie prezentująca się czapencja. No dobra, ściągamy tą czapkę i teraz druga propozycja. No, spójrzcie, jak ona się mieni, jak ona się błyszczy, jak ona się świeci. Po prostu gwiazda. No i taka czapka. Takie czapki będą gdzieś tam królowały tutaj tej jesieni. Ja bardzo, bardzo lubię czapki, no i ta mi się też mega podobała. I one w świetnych, słuchajcie, w świetnych cenach. Zobaczcie, jak ona tutaj wygląda. Takie guziczki po boku. No i patrzymy na cenę. Już Wam pokazuję tą cenę. 25,99, czyli naprawdę cena całkiem, całkiem w porządku. Ostatnia propozycja to jest taka jasna beżowa. No i ta najmniej mi się podobała, chociaż jak wiecie, Makła uwielbia jasne kolorki. Natomiast tutaj, no jakoś tak to ze mną nie zagrało, aczkolwiek uważam, że też bardzo, bardzo, bardzo ładna. No i wszystkie te czapki łączyło jedno, miały daszki, słuchajcie, miały daszki. No, jakąś myślę, że upoluje na jesień. No ta jeszcze tańsza, jak widzicie. Torebki. Te torebki to jest jakaś nowość, bo ja nie widziałam tych torebek. Pierwszy raz widzę w tym Sinsay. 59,99. One tak wyglądające i powiem Wam, że wykonanie ich, bo nie zawsze jest, wiecie, to wykonanie fajne, ładne, ale wykonanie właśnie tych torebek, zaraz Wam pokażę też, bo one tutaj będą też wisiały. Bardzo eleganckie, takie naprawdę wyglądające na droższą torebkę. Tak, to są te torebki, te same. Bardzo dużo tych torebek było w Sinsay. Ja nie wiem, czyli przygotowany już jest sklep na to, że będą się one podobały paniom i myślę, że one na pewno będą się podobały. Tutaj taka torba na zakupy. Jak wiecie, ja lubię właśnie gdzieś jak ta myszka jest, to mi się to bardzo podoba. No i fajna torba, tak, na licencji, więc super. Modelki już jesiennie poubierane, ale zobaczcie, fajnie to wygląda, tak lekko, rzeźko, aż tak przez moment pomyślałam sobie, wow, fajnie będzie właśnie się ubrać na jesień, coś takiego opatulić, też to będzie super. Te torby już Wam pokazywałam jakiś czas temu w jednym Sinsay, natomiast ich wykonanie nie jest takie dobre gatunkowo jak tamtej torebki. I one są w rozmaitych kolorach. Jeszcze Wam pokażę buty. Tak, zobaczcie na te buciki. I zobaczmy, w jakiej one są cenie. 49,99 to też takie typowo jesienne. No i jeszcze jedne. I już za chwilkę widzimy się na zewnątrz. Te 79,99. Taki oto przegląd, ale widzicie, no już te nakrycia głowy nam się pokazują, także za wesoło już nie jest, bo już tak jakby zbliżamy się
do naszych chłodków jesiennych, no ale tak też czasami bywa. Słuchajcie, ja już zmierzam do mojego samochodu i to by było dzisiaj na tyle. Cieszę się, że tutaj do mnie zaglądacie i pamiętajcie, że ja jestem tutaj 5 razy w tygodniu, także 5 razy w tygodniu, wtorek, środa, czwartek, piątek i niedziela. Zapraszam Was bardzo serdecznie do dalszych moich wideo oraz do tych, które już były. Buziaki wielkie. Pa, pa.